czerwcu tego roku uzyskaliśmy kolejne, drugie zezwolenie w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na działki, które są w Chojnowie. Działki te obejmują ponad 3 hektary gruntów przy ulicy Łużyckiej. I tu rzeczywiście w tej chwili nie rozpoczęliśmy jeszcze działań w kierunku inwestycji. To z kilku powodów. To głównym powodem jest to, że inwestycja ta, aby mogła się rozpocząć, to staramy się od 2012 roku, staram się jako prezes spółki, aby miasto wydzieliło nam odcinek ulicy Łużyckiej, tak żeby zakup kolejnych działek, tych, na które uzyskaliśmy zezwolenie w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, aby zakup tych działek był połączony z obecnym moim zakładem, zakładem Ferum istniejącym, którym inwestycje zakończyliśmy w zeszłym roku. I tu dokładnie sytuacja wygląda tak, że wyłączenie ulicy Łużyckiej generalnie całą tą sytuację deprymuje, z tego względu, że na pewno bez wyłączenia tej ulicy nie będziemy prowadzić tej inwestycji w Chojnowie. To wiąże się też z tematem tym, że cały transport, czyli ponad 6 tysięcy tirów, które tu przyjeżdżają i wyjeżdżają w skali roku, przejeżdżałyby przez osiedle domków jednorodzinnych na końcu ulicy Łużyckiej, co też jest dla nas sytuacją dyskomfortową. Poza tym też nie chcemy, aby zakład ten był kolejnym zakładem, czyli brama wyjazdowa z obecnego zakładu oraz brama wjazdowa w kolejny zakład. To jest jedna najważniejsza rzecz i drugą najważniejszą rzeczą, która też powstrzymuje realizację tej inwestycji, jest po prostu w tej chwili zaporowa cena działek. W zasadzie w tej chwili też jestem w rozmowach z Rzeszowską Strefą Ekonomiczną, z jednym z przedsiębiorców, który działa w Rzeszowskiej Strefie Ekonomicznej, który zakupił grunty, który chce ze mną współpracować, gdzie grunty są tam w tamtym miejscu, w atrakcyjniejszym miejscu niż w Chojnowie, o 8-krotnie tańsze niż w Chojnowie. No to jest znacząca różnica, tam mamy bliższy dostęp do autostrady w tamtym miejscu, tamto miejsce jest bardziej atrakcyjne, natomiast no Chojnów dzisiaj ma działki w naszej strefie ekonomicznej w cenie po prostu zaporowej. Są to ceny, które na pewno firma Ferum nie będzie płacić. Przy tym my mamy w tej chwili czas do tego, aby wykonać tę inwestycję do końca 2018 roku. To ja w zasadzie tutaj chciałbym też przedstawić tak, że myślę, że obecny burmistrz bądź przyszły burmistrz i na pewno przyszła Rada Miejska się nad tym pochyli i sytuacja zmniejszenia ceny za te działki będzie tutaj sytuacją taką łamiącą tą barierę, nie, generalnie, bo nie sądzę, żeby ktokolwiek był w stanie w Polsce w tej chwili zapłacić takie ceny, jak są tutaj w Chojnowie. My też nie zatrzymamy się z inwestycjami. Plany rozwojowe spółki są nadal w kierunku rozwoju, rozbudowy przedsiębiorstwa i ja w tej chwili intensywnie pracuję też nad zmianą lokalizacji. Ja w zasadzie tutaj poprzez to, że uzyskaliśmy zezwolenie w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, jak dla mnie to do czerwca 2014 roku były ostatnie atrakcyjne w tym rejonie Polski. To fakt, że jest to atrakcyjne połączenie i rozbudowa zakładów w tym miejscu ułatwiłaby nam funkcjonowanie, natomiast no nic za wszelką cenę. My na dzisiaj też, czy firma opiera się tylko głównie na aspekcie ekonomicznym i na pewno będziemy zmieniać lokalizację. W tej chwili intensywne prace na ten temat trwają, no czas ubywa, stąd też ja nie będę mógł zatrzymywać swoich tam planów i jeśli to nie przyspieszy się tutaj w mieście, a już ponad 2 lata jesteśmy w trakcie, nie powiem walki, natomiast w trakcie korespondencji z Urzędem Miejskim i wydaje mi się, że to jest dosyć długo, jeśli chodzi o działania miasta. Nie? W tej chwili wiem, że podjęte są kroki w kierunku zmiany zagospodarowania przestrzennego, aby móc wyłączyć tą ulicę Łużycką. Natomiast no, to są drobne kroki, które są prowadzone, a tu potrzeba takich już konkretnych, szybszych ruchów do tego, abym mógł zainwestować kolejne 20 milionów złotych w Chojnowie i tworzenie kolejnych miejsc pracy. Ukrywam, że kierunek uzyskania zezwolenia w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej był na Chojnów, z tego względu, że ja jestem z Chojnowa, tutaj wiążę swoje nadzieje, natomiast nie chodzi tu może o przychylność, tylko po prostu trzeba się wziąć do roboty. Trzeba w końcu się wziąć za sprawy gospodarcze, a nie za sprawy populistyczne, tak bym określił, bo w tej chwili za duże, moje zdanie jest takie, że za dużo się nakłada na sprawy odbiegające od spraw gospodarczych. Najważniejszą sprawą, jak dla mnie, był zawsze biznes. To, co rozwinę, uważam, że jest dużą sprawą i w tej chwili uważam, że powinni, no, na tą skalę pewnie nikt nie jest w stanie tutaj z Rady Miejskiej poradzić, natomiast do roboty należałoby się wziąć to mocno w kierunku tego, aby tą sytuację rozwiązać jak najszybciej. I powinien być to priorytet dla miasta i takie jest również moje zdanie zarządu i przedsiębiorstwa Ferum.
Natomiast generalnie tą sprawę trzeba jak najszybciej załatwić, albo w tą generalnie. Nie możemy tak sobie tej sytuacji przeciągać, bo myślę, że wrzesień 2012, od kiedy złożyłem pierwsze dokumenty do tego, aby wyłączyć ulicę Łużycką, że jesteśmy zainteresowani dalszym rozwojem, chcemy zakupić kolejne grunty w strefie ekonomicznej Hojnów, tak, pod strefie Hojnów, to minęło od tamtej pory już 2 lata. To jest dosyć spora sprawa. Ja od 2 lat zdążyłem podwoić przedsiębiorstwo. A my w tym momencie od tamtej pory jesteśmy w punkcie wyjścia, zastanawiamy się nad tym, jak tu zmienimy uchwałę. Część radnych, czy w zasadzie oglądałem, bo dzisiaj Rada Miejska, czy obrady Rady Miejskiej są emitowane przez choćby wasz portal, ewidentnie jest widać, że oni w tych sprawach nie mają zielonego pojęcia. To wypadałoby, żeby ktoś zainteresował. Ja tu w firmie, czy uważam, że tak, mamy dzisiaj największego przedsiębiorca w Hojnowie. Od historii tego Hojnowa generalnie wydaje mi się, że nikt nie stworzył tak dużego, prężnego zakładu i ta sytuacja wypadałoby ją również wykorzystać ze strony również i władz miejskich, bo to, że akurat tak się udało, no to jest dobrze, to jest nasza też ciężka praca. Natomiast tym się trzeba cieszyć i chwalić i generalnie wydaje mi się, że dalsze rozwoje i plany, które uzyskaliśmy, to trzeba traktować jako priorytet. Bo tu jest wielu też chętnych do inwestowania w Hojnowie, natomiast to trzeba bardzo przyspieszać, te działania. Nad tym się trzeba szczególnie skupiać, bo nic się nie zrobi samo, no tak generalnie. I też nie można tego przeciągać w nieskończoność. I tu jedynie co oczekuję, bo w zasadzie, tak jak przedstawiłem panu wcześniej, czy to będzie zmiana, czy obecny burmistrz, czy przyszły burmistrz, czy nowa Rada Miejska, generalnie nad tym powinna się skupić, aby ten temat jak najszybciej doprowadzić do finału. Firma w Hojnowie przeniosła swoją działalność produkcyjną z różnych miejsc kraju do Hojnowa w 2004 roku. Zakupiliśmy tą nieruchomość, w której obecnie jesteśmy, od syndyka Masy Upadłościowej po byłym Dolpakarcie. Zatrudnienie było w zasadzie od 4 osób czy od 5 takich biurowych, które pracowały w Hojnowie tak czy owak wcześniej. Poprzez kolejne lata dziś mamy zatrudnionych 200 własnych pracowników. I świadczymy, czy kupujemy też usługę pracowników tymczasowych od firm tu legnickich, czyli łączna liczba pracowników, którzy pracują w Hojnowie, jest 250 osób, 245 do 250 pracowników. Pierwsze zezwolenie w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej opiewało na 30 pracowników, to był 2008 rok, do tego też podchodzimy bezpiecznie, aby nie obiecywać tak zwanych gruszek na wierzbie. Rozpoczął się od takiego zezwolenia 30 pracowników, doprowadziliśmy do 250 pracowników tutaj łącznie pracujących w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w naszym przedsiębiorstwie. Natomiast na nowe zezwolenie jest to inwestycja na poziomie 20 milionów złotych i zatrudnienie 10 pracowników. To oczywiście to też jest podchodzenie bezpieczne do tematu z tego względu, iż najczęściej bywa to więcej. Bo to zawór tego bezpieczeństwa tych 10 pracowników jest stworzony po to, aby nie było ich mniej, żeby nie łamać warunków strefy ekonomicznej. No tak wyszło to po negocjacjach z władzami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Po pierwsze, to chciałbym wyjaśnić, że sprzedaż gruntów, jak i nieruchomości w naszym mieście odbywa się na bardzo jasnych, czytelnych zasadach, które obowiązują nas wszystkich. Najpierw idzie biegły rzeczoznawca, który wycenia dany teren czy daną nieruchomość i ustala cenę. W tym wypadku, jeżeli chodzi o teren przeznaczony do sprzedaży w specjalnej strefie ekonomicznej, biegły wycenił na podstawie i na bazie obowiązujących cen, które były w specjalnych strefach ekonomicznych na terenie Dolnego Śląska. Tak powstała cena terenu, który chce nabyć firma Ferum, konkretnie pan prezes Daniel Janusz. Samorząd ogłosił taki przetarg na zbycie tego terenu. Jeżeli nie znajdziemy nabywcy w kolejnych przetargach, ta cena również ulegnie zmianie, zostanie obniżona. I te wszystkie przetargi, które organizujemy w mieście, są to przetargi nieograniczone dla wszystkich. Nie organizujemy przetargów ofertowych.
Zarówno firma Ferum, jak i wszystkie inne firmy funkcjonujące na terenie naszego miasta otaczamy wielką życzliwością i również w tym wypadku tak żeśmy do tego podeszli. Został złożony wniosek do zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania, a dotyczący likwidacji części ulicy Łużyckiej, gdzie można by było połączyć to jak gdyby z jednym zakładem. Natomiast chcę też wyjaśnić, że nie zależy to tylko od samorządu, ale od wielu, wielu innych instytucji, które będą decydowały, czy taka możliwość będzie. My jesteśmy za tym, aby wspierać firmę w rozwoju i aby ten problem załatwić, bo też chcielibyśmy, żeby ta firma była w jednym miejscu. A z tego, co się dowiedzieliśmy, ten proces od rozpoczęcia już trwa 2 lata. Ile to może jeszcze potrwać? Jeżeli chodzi o ten proces, to no, nie wiem, czy on trwa 2 lata, prawda? Natomiast taki wniosek do planu przestrzennego zagospodarowania został złożony. Ja chciałbym nadmienić, że firma Ferum złożyła taki wniosek, nie mając jeszcze pozwolenia na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej. Natomiast myśmy to potraktowali bardzo życzliwie i tym wnioskiem żeśmy się zajęli, jak i również innymi wnioskami złożonymi przez hojnowskich pracodawców czy mieszkańców, czy sami jako miasto. Widzimy potrzebę zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania miasta. Dam tylko panu taki przykład, że na przykład teren koło małego kościoła, tak zwany Zielony Plac, chcemy zmienić w planie, żeby to było budownictwo mieszkaniowe niskie i szeregowe. Ja jestem przekonany, że firma Ferum zostanie w naszym mieście. Firma Ferum, jak i również inne, to chcę wyraźnie podkreślić, firmy mogą liczyć na dalekosiężną pomoc. Ja tylko przypomnę, że firma Ferum do tej pory skorzystała z pomocy publicznej za swoje inwestycje, za miejsca pracy w wysokości 1 600 000 zł. I jestem przekonany, że porozumiemy się z panem prezesem Danielem Januszem i udziałowcami. Ta firma rozwinie się, wybuduje się w naszym mieście i tutaj zostanie. Natomiast w tym wniosku o pozwolenie na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej pan prezes deklarował 10 miejsc pracy na tym nowo wybudowanym zakładzie czy hali magazynowej. Powiem, że z panem prezesem współpracuje się dobrze. Bardzo dobrze i pan prezes wie, że zawsze może nawet na mnie liczyć w takich chwilach, kiedy potrzebuje. Możemy się spotkać o każdej porze dnia. Zresztą, jeżeli jest taki potrzebie, dzwoni i zawsze mu pomagam.